Cię o jedno, nie wchodź mi w stan. Na drugim spotkaniu, dzisiejszego wieczoru, drugi ćwierćfinał, Janoszykowicy zmierzą się przeciwko Zawizards, drużyna czwarta i piąta poprzedniego sezonu. Zaczynamy, już nie ma czasu mówienia na mówienie o formacji. Mamy ciekawą sytuację na lodowisku, NUP stoi, ale Janoszykowicy grają, a oni tu są chyba faworytem, chociaż mecz jest wyrównany, przypomnijmy, mecz pomiędzy nimi zakończył się hokejowym wynikiem. Spostrzegawczy, gdyż to jest hokej, nie? 4-3 dla... 4-3 dla... Jest no, też X... Naszym faworytem jest ogólnie... Moim faworytem jest Zawias, a Janosikownicy myślę, że przegrają 2 golami. Zaczęła Luka. Teraz Leo. Czekamy jeszcze na... A nie, już nie czekamy, gdyż gramy. Zawisza przy krążku. Nie, z Pabolem. Pabol to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Pabol jest jednym z lepszych defów w tym sezonie, ogólnie w historii naszej ligi. No uderzenie! Dinospeed broni. Dinospeed też jest ciekawa sytuacja. Przekonwertowany na bramkarza z defa. Przez co Zawizar został bez nominalnego defa, ale które tę lukę ma wypełnić Luka. Zawodnik gruziński, młody talent światowego hokeja. Powiedz może też o składach. Na bramce trzeźwy na defie Luka, na midzie NUP, a na szpicy Zawisza we własnej osobie oraz drużyna Janoszykowiców. Na bramce Dinospeed 18. Na defie Pabol, na midzie Leroy, aka Ksat, aka jeszcze Pierdyliartników oraz Marek Ciliak we własnej osobie na napadzie. No ja nie mam lagów, nie wiem o co kutnie. Ja nie mam lagów. Czekamy i rozpoczynamy znowu. Rozpoczynamy za Uciliak. Luka był jednak przy nim, nie mógł dać cennego strzału. I widzimy już całkiem ciekawe rozpoczęcie tego spotkania. Tak samo lak jak przy pierwszym. Miałem nadzieję, że nie wywali Ruma jak wtedy. Trzeźwy do Luki. Jednak to było podanie bardzo niecelne. Trzeźwy. Mało doświadczenia według mnie na bramce. Ten zawodnik puszcza za dużo bramek, ale dzisiaj taka jest decyzja Zawisza, żeby on stał na bramce w tym spotkaniu. Dinospeed 18 też całkiem niezłe występy na bramce w zespole Janosikowiców, ale teraz jest naprawdę prawdziwy test dla niego. Janosikowicy nie mieli dobrych, tak naprawdę dobrych przeciwników po odejściu mnie z tej drużyny. To jest ciekawa historia, ale o tych kulisach tego transferu nie będę się wypowiadał. Ja obecnie gram w Dolby Serant. Z tego transferu jestem zadowolony. Pabol zagra teraz, nie wiadomo do kogo, Zawisza go celnie kryje, ależ dobre krycie Zawiszy. Musiał popełnić błąd Pabol. A zmusi go do błędu, to jest trudna sztuka. Zawisza teraz przyjął ten krążek bardzo przyjemnie. To jest zawodnik, który gra od początku tej ligi. Dobre uderzenie Ciliaka, jednak w słupek. To jest też dla test dla zawodnika, który prowadzi obecnie w klasyfikacji kanadyjskiej. Dla Marka Ciliaka, złośliwy powiedzą, że nabił to na bardzo słabych drużynach, a najlepsze drużyny po prostu nie istniał. Teraz ma szansę zaprzeczyć się hejterom. Ciliak trzeźwy broni. Ale był blisko, czy Ciliak strzelił tej bramki. Trzeźwy, teraz blisko betonu, ale przyjemnie, przytomnie zachował się w tej sytuacji. Po prostu nic nie zrobił. To jest bardzo ciekawe. Zawisza, podaje do Luki. Luka po małym rokecie. No, w prawdziwym hokeju bywałby uwolnienie i rozpoczęcie od tych jednego z tych czterech okręgów. Ale takiego czegoś w naszej lidze nie ma, na szczęście. Pabol teraz uratował Dinospeeda od jakiejkolwiek interwencji w tym spotkaniu. Ale teraz pięknie okiwał Nubanup. Widać ten młodzieńczy zapał tego zachowodnika, ale na razie nie wypala. Nie wypala mu to. Nie wychodzi mu. Może tak. Pabol. Tego zawodnika będziemy bardzo często oglądać przy krążku. Jest on bardzo ważny, jeśli chodzi o rozegranie. I mamy pauzę kolejną.
Tutaj czekamy cały czas. Trzecia minuta tej tercji. Niewiele się dzieje. Znaczy działo się tam, kilka strzałów było, ale więcej chyba przerw niż gry w tym spotkaniu. Mało czasu też poświęciliśmy grze, tylko 3 minuty. Ale już jesteśmy gotowi i możemy cieszyć się hokejem znowu. Trzecia minuta, 14 sekunda w chwili rozpoczęcia, przepraszam, wznowienia tej tercji. Ja nie wiem, na teniki Leroya, czy tam Ksata, czy tam Kunisa, no powinny być po prostu limit jakichś ników, jeden nick na sezon, albo dwa. No za często zmienia teniki. Liczymy Miniak z 9 swego czasu, teraz jest potępiony, kiedyś był An 7 i tak dalej, nie pamiętam. Nup do Luki. Ciliak jednak przyjmuje ten krążek. Luka Leroy tam odbija jakimś cudem, ale no niewiele tutaj to dało. I nadal oglądamy 0-0. Na tablicy wyników ten mecz jest dużo bardziej wyrównany od meczu Tymbarka z RSPL, gdzie oglądaliśmy łomot w drugim spotkaniu 5-1. Nup, no. Problem za Wizards jest taki, że oni nie istnieją w napas jako drużyna ofensywna. Oni dużo lepiej bronią. Ciliak podaje do Leroy, ale to było zagranie na pamięć. Leroy był daleko, daleko z przodu. Złe zagranie Ciliaka, kapitana drużyny Janoszykowiców. Ciliak do Leroya, a Leroy obok bramki. Po czwarte, po tych 4 minutach mogę powiedzieć jedno. Słaby występ póki co. Tymczasem mam problem, nie słyszymy drugiego komentatora. Nie wiemy, co się z nim stało. Nie słyszymy go. Halo, halo? Co się dzieje? No nieważne, na razie się nie dowiemy. Pabol. Luka podaje do Nuba. Nub teraz zagrywa do Zawiszy. Jest szansa. Ciliak zamienił się po zajmie chwilę z Pabolem. Nub, ależby jakby doszło do tego strzału, zmusiłby Dino Speeda 18 do interwencji. Teraz mamy kontrę. Ciliak, gdyby nie odbył tego krążka, mielibyśmy akcję bramkową. Dużo takiego dbania w tej pierwszej tercji. Nub jeszcze zagrywa do Zawiszy. Nub, gdyby tego nie odbił. No a za też często gdybam. Ja myślę, że bardzo ciekawa pierwsza tercja. Zapytam mojego partnera, co o tym sądzi, ale niestety go nie słyszę. Ale gdzie jest stream tak w ogóle? Czy jesteśmy na wizji? Tak jest i mamy nawet reklamę. 15 osób, trzeba to rozreklamować. Już raz poczynamy. Po 11 sekundach wchodzę ja. No nie wiem, co się dzieje ze streamem, z drugim komentatorem. Chyba wyszedł i uderzył Ciliaka. Tak na drodze do szczęścia stanął mu Kytyna. Kytyna stanął mu na drodze do szczęścia, przypomnę. Luka obchodzi delikatnie tam z tym krążkiem. Ciliak 1-0, nie! Ciliak jeszcze Kytyny. Tam odbił krążek w własnym polu bramkowym. Prawdopodobnie tak było, chociaż mogłem coś źle zobaczyć. Według sędziego betonu nie... Ja tam jeszcze trzeźwy, powitam się dobrą interwencją. Jakby chciał zaprzeczyć się moim słowom na początku, że po prostu gra przeciętnie na bramce. Chociaż co ja mogę się odzywać, sam jestem przeciętnym bramkarzem, Zawisza. Zagra prawdopodobnie Kintynę, Pabol mu w tym przeszkadza. Kintynę teraz nie ma co zrobić, w tej bandzie ciężko coś zagrać. Trzeba być naprawdę doświadczonym zawodnikiem, którym jest. Przepraszam, moje problemy z łącznością również ode mnie. Teraz już wracam na wizję, ale niewiele tutaj się stało. Przypomnijmy, że mimo, że znamy już pierwszą parę półfinałową pod meczu, po, przepraszam, tych dwóch meczach RSPL-u z tym Barkiem, to ten mecz jest pierwszy. To jest tak naprawdę pierwszy mecz z tej serii, gdzie tak naprawdę wszystko się rozgrywa od początku i drugi mecz obejrzymy, mam nadzieję, niebawem. No, możliwe, że jutro zagrałem, albo w piątek dopiero. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tutaj oczywiście oftopuje sporo, gdyż no, nic się nie dzieje. Teraz była szansa. Zawisza podał do Kintynę.
Kintynę do Zawiszy znowuż. Gorotura go nie spida, ale broni ten strzał. Chociaż nie było ono jakoś szczególnie trudne do obrony. Po prostu musiał zachować się przytomnie. Zawisza, ale teraz okiwał Ciliaka, było blisko. Ale nie doszło do oddania strzału celnego. Była mała zmiana po pierwszej tercji. Wszedł Kintynę za Nuba. Myślę, że ciekawa zmiana Kintynę teraz. Dobrze udał ten strzał. No, ale duży kąt, naprawdę bardzo mały kąt. Ciężko było oddać z tego strzału. Ciliak, no widać, że nauczył się oprócz bycia bramkarzem, jest aż dobrym bramkarzem Leroy. No zabrakło go tutaj w tej akcji. A Pabola odbił się ten krążek od Pabola. Dosyć tak, no typowa sytuacja w hokeju, tak dużo jest takich przypadkowych roketów. Zawisza. Leroy podaje do Dino Speeda, za Dino Speed tak widać, że śpi. Ten zawodnik śpi po prostu teraz obecnie. Pabol. Zawisza teraz odbiera mu krążek, ale Pabol nie traci nadziei. Znowu go naciska. Teraz Kintynę przez chwilę był w posiadaniu szczęścia. Ciliak blisko strzału, ale Luka mu strzał uniemożliwił. Wybił mu to z głowy. I teraz Pabol znowu przy krążku. Ciliak. No nieudany ten roket od bandy. Chciał zagrać Leroya, ale niewiele to dało. Tak naprawdę Janusikowicz byli w gronie takiej pierwszej czwórki. Ich nieobecność w półfinałach byłaby nie lada niespodzianką. No i widać to w tym meczu, chociaż Zawisław nie gra aż tak źle. Widać tutaj wyrównane spotkanie. Nie to, co w pierwszych dwóch meczach ćwierćfinałowych, które oglądaliśmy wczoraj i dzisiaj. Kintynę, kilkukrotny buk, ale w końcu krążek wrócił na lodowisko. Zawisza, no taki niebrawy strzał. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Czwarta minuta tej tercji. I na razie 0-0 nadal. Co nam zwiastuje emocje w trzeciej. To nie jest mecz, gdzie od pierwszej tercji oglądaliśmy bramkę jakąś dominację z jednej, z dwóch stron. To jest mecz po prostu wyrównany. Takie mecze lubimy najbardziej. Ciliak. Znowu na środku boiska wymieniają się tutaj pozycjami. Granta je płynną grę. To nie jest taki sztywniak typowy z Football Managera. Jak to się ustawia czasami, żeby zawodnicy nie zmieniali pozycji, to mamy wręcz odwolność. Grę płynną. Ciliak, Kintynę. Żeby kolego pobiega, gdyby Luka tam nie stał, prawdopodobnie oglądalibyśmy bramkę na 1-0, a przytomność duża w tej sytuacji. Gruzińskiego defa. Pabol. Do Ciliaka, jak się dobrze obróci, może być coś z tego, jednak zagrywa do tyłu do Pabola. W tej tercji raczej nic się nie zmieni, chociaż Kintynę naciskał, spresował Pabola tak, że po prostu nic nie mógł zrobić i oddał ten krążek. Ciliak przez chwilę też był prawie w posiadaniu, prawie. I zaraz kończymy tę tercję. Ostatnia sekunda, tak jest. Już jest piąta minuta i kończymy drugą tercję tego spotkania. Na razie bardzo ciekawe spotkanie. I reklama Aqua Cafe. Polecamy. Trzecia tercja. No, Trzeźwy chciałby grać na szpicy, ale chciałaby dusza do nieba. No i zagra po prostu na bramce. Zaczynamy tę tercję. Janusikowicz, no, trochę przeważają. Trzeźwy musiał interweniować w tej sytuacji. No i zaliczył ładną obronę. I no, Spi tak naprawdę dużo nie musi interweniować w tym meczu. Zawisza tak oddaje dużych, pustych strzałów. No, co widać, że w defensywie są dobrzy, ale w ofensywie wręcz przeciwnie. To jest odwrotność spotkania z fazy zasadniczej, gdzie Zawisza wygrał 4-3, chociaż w pierwszej tercji było 4-0. Trzeźwy. Tutaj niewiele mógł zrobić. Zagrał do Ciliaka. Ciliak tam naciska na Zawiszę. Luka przejmuje krążek. Jest szansa. Kintynę uderzenie. Też chciał zagrać Zawiszę chyba. Ale też trochę przypadkowe to było. No. Ciekawe to było. No była szansa, ale trzeźwy. No, to był taki strzał, który no niewiele mógł zrobić. To strzał prosto w Dino Speeda. Ale pomysł całkiem niezły. Leroy naciska Kintynę, ależ tam Luka musiał mu pomóc. Luka musiał mu pomóc. Trzeźwy, podanie do Ciliaka i to była pusta bramka.
Ale Luka dobrze tam egzekurował, a Ciliak nikt nawet nie mógł zrobić. Ciliak, Leroy przy krążku. Leroy, Luka. Wybija mu krążek sprzed nosa. Paweł ładnie teraz zagrał do Leroya, ale Luka. No widać, że gra bardzo ładnie, bardzo agresywnie i przy tym skutecznie. Myślę, że to jest jeden z lepszych zawodników tego ćwierćfinału. Gdyby nie, to Zawisza mogłoby przegrywać. No halo, nadal nie słyszymy, trzeźwy, ależ bramka Ciliaka, 1-0. No fatalne zachowanie bramkarza trzeźwego. Widzę, że może być, może usłyszeć trochę niewygodnych słów od trenera, gdyż zachował się po prostu bardzo słabo. Ciliak walczy z Zawiszą, teraz muszą się wziąć w garść, ale jak tu grać, jak tu im strzelić bramkę, skoro na defie mają Pabola. A Ciliak też jest dobrze w stanie zagrać w ofensywie. Leroy, tutaj widać, że tak się gra, otworzy. Tu nieważne, ile przegramy, ważne, że wygramy. Nieważne, ile. Ważne, że wygrać. Taki jest zamysł meczu, best of three. No i tutaj właśnie zaczynamy wielkie święto hokeja. Ostatnie 2,5 minuty, szansa. Zawisza na wyrównanie. Jest blisko, ale no ciężko. Tutaj będą grać teraz na czas. Paweł gra mądrze teraz Quintynę. Obił Ciliaka, teraz Trzeźwy musi pomóc. Trzeźwy jak wejdzie do ataku, będzie to całkiem dobre wzmocnienie. Trzeźwy jest w stanie grać w polu. Polec teraz Trzeźwy ustawił się na napisanie nawet. Nikt na niego nie naciskał i w sumie dobrze. Wiesz, jakby mu zabrali krążek, kiedy pisał. No, byłoby to coś niehonorowe, ale oglądalibyśmy wyniki 2-0 na tablicy wyników. Ciliak do Leroya! Jajajajaj. Było blisko strzału. Inny prawdopodobnie bramki. Jak Trzeźwy, trochę go chwaliłem. Dlaczego sędzia nie... Aż ja to zrobię. Mamy zmianę. Zawisza. I to się zaczynają bardzo emocjonujące 2 minuty. Po tej krótkiej przerwie, przypomnijmy, wszedł za Quintynę Noob. Przez co, prawda, będzie się wydawać bardzo efektywnie. Prawdopodobnie mogą przejść teraz na ustawienie z dwoma napastnikami bez mida. Byłoby to według mnie skuteczne. Ciliak. Uderzenie nawet nie za bramkę, gdyż po prostu odbił to do Leroya. Leroy w meczu. Widać, że gra na czas. Ćwiczyli to chyba na treningach. Spodziewali się, że mogą strzelić w tej trzeciej tercji. I uderzenie Ciliaka broni Trzeźwy. A Trzeźwy, no dzisiaj zaliczył dużo interwencji, ale no ta jedna pychowa, gdzie mógł zachować się lepiej. Stracili bramkę na 1-0. Leroy się teraz nie strzela na tym powerplayu. Jeszcze mają 5 sekund ostatnich. Trzeźwy zaraz wyjdzie do przodu. I będzie, tak jest, już teraz oglądamy 4. minutę i teraz ta minuta w przewadze, ale przypomnijmy, że mają odsłoniętą bramkę, mają pustą bramkę, co może no być, sprawić coś, że po prostu stracą 2-0 bramkę i Ciliak zapisze kolejną bramkę w swojej statystyki. Jak teraz Trzeźwy przyjdzie do mnie, wziął na sobie siebie teraz rolę defa. Myślę, że to jest bardzo takie mądre posunięcie. Teraz cofnął się do pola bramkowego. No i teraz ostatnia szansa, 0,5 minuty czasu na strzelenie bramki, na odwrócenie losów tego pierwszego meczu ćwierćfinałowego pomiędzy Zawisza oraz Janosikowicy. Jeszcze 20 sekund, to nie jest wbrew pozorom tak mało czasu, jak się wydaje. Ale tutaj wystarczy tak naprawdę 15 sekund stanie za bramką. Zawisza dośrodkowanie, ale za bramką nadal ten krążek. Za bramką nic nie zrobią, ci znów teraz uderzenie. Ale nic tu nie dało. 4 sekund, 5 sekund na strzelenie bramki. Leroy wybija za bramkę. Koniec tego spotkania. 1-0 w serii i w tym spotkaniu. W serii 1-0. Jak będzie w drugim meczu? W drugim meczu Zawisza będzie miał nóż na gardle. Jeszcze się przegrałem kolejny mecz. Janosikowcy zameldują się w półfinale. Za wielkie emocje dziękujemy. Do usłyszenia.